Jest niedziela 25 kwietnia. Podsumujmy mijający tydzień. Na miesiąc więzienia i półtorej roku prac społecznych został skazany zawodnik w Krzeszowicach, który zagrał w meczu mimo zakażenia koronawirusem. Jedenaście firm chce się zająć uzbrojeniem strefy ekonomicznej w gminie Babice. Wojciech Heitzman, dyrektor chrzanowskiego sanepidu, odchodzi na emeryturę. W wieku 82 lat zmarła Maria Górak, długoletni kierownik chóru Pogodna Jesień w Chrzanowie. W Libiążu społecznicy rozdawali sadzonki drzew w ramach protestu przeciwko wycince lokalnych lasów. Pasmo sukcesów uczniów powiatu chrzanowskiego. Zuzanna Kania z pierwszego ELO w Chrzanowie została finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Paweł Bolek z pierwszego ELO w Chrzanowie jest w gronie 20 najlepszych młodych anglistów w Polsce. Karolina Lichota, również z pierwszego ELO, została finalistką Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Aleksandra Piwowarczyk ze Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu jest finalistką ogólnopolskich olimpiad filozoficznych. Alicja Kostrzewa, Gabriela Czekaj i Weronika Koczur z zespołu szkół w Libiążu zajęły drugie miejsce w Polsce w Olimpiadzie ZUS. Wszystkim życzymy dużo zdrowia. Dbajcie o siebie i bliskich.